Od samego początku pracujemy po to, żeby umieścić w naszych bogatych gablotach jeden z krążków, którego jeszcze nie mamy w Obornikach, czyli złoto Mistrzostw Polski Juniorów. Taki jest cel od samego początku trwania naszego klubu i nie przestaniemy pracować, dopóki tego celu nie osiągniemy. Jak wyglądają przygotowania? Właściwie przygotowania trwają z cyklu dwuletniego. To jest między rozgrywkami juniora młodszego, a właśnie tymi rozgrywkami juniora. Cele operacyjne ustawiamy tak, żeby wbić się właśnie tutaj z formą na, może nie na 1/16 Mistrzostw Polski Juniorów, ale na te kolejne etapy. Teraz jeszcze jesteśmy w fazie takiej organizacji gry w obronie i będziemy powolutku przechodzić do organizacji gry w ataku pozycyjnym, w kontrze pośredniej. Więc te wszystkie detale teraz staramy się zgrywać. Zespół oczywiście w większości występuje na parkietach pierwszej ligi już od 2 sezonów, więc zbieraliśmy tutaj doświadczenia właśnie po to, żeby w tych rozgrywkach juniorskich zawodnicy pokazali swoje umiejętności indywidualne, które mam nadzieję i wierzę, że przeniosą się na sukces zespołu. 1/8 finału, zawodnicy już wiedzą, którzy pojadą na tę część eliminacji? Kadra liczy 23 zawodników. Trwa walka wewnątrz zespołu, rywalizacja o miejsce w 18 turniejowej, bo takie są regulacje związku. Do każdego meczu możemy przystąpić w liczbie 16 zawodników, więc tutaj do samego końca no, żaden z zawodników nie może być pewny tego, że będzie brał udział. Oczywiście kilka dni przed wyznaczonym pierwszym meczem wszyscy już będą mieli jasność, kto będzie występował w danym turnieju. Oczywiście nie rzutuje to na pozostałych zawodników, którzy w kolejnych etapach będą oczywiście mogli wziąć udział w turniejach o Mistrzostwo Polski.